Dawaj. Pompujemy się na miniaturkę? A jakie dziewczyny lubisz, małe czy duże? Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, nagrywam tutaj wstęp, ponieważ zakręciłem się, to już był czwarty dzień nagrywek. No i wtedy jak byliśmy w klinice, to zapomniałem najzwyczajniej nagrać wstępu. Więc także, żeby nie było, witam was serdecznie. Enjoy the video, miłego seansu. Troszkę chory jestem, ale miejmy nadzieję, że niedługo to przejdzie. I pamiętajcie, zostawcie komentarzik, udostępnijcie film i subskrybujcie kanał. Enjoy. O, hej. I idziemy, witam serdecznie, witam. A nagrywasz może? Idę, Adam. Szybkie parę słów na temat sprzętu. No więc to jest waga kliniczna, produkowana w Korei Południowej. Kliniczna to znaczy, że ona jest bardzo dobrze skalibrowana na każdą część ciała. Jej jakby tajemnica tkwi w tej platformie, która wytwarza prąd o takim niskim oporze, elektrodach dokładnie opracowanych, dzięki którym, jeśli ten prąd przepływa przez nasze ciało, no to uzyskujemy jakąś taką wiedzę na temat gęstości ciała. Kura leci, teraz jest drugi w kolejności, ja już jestem pomierzony, teraz kura będzie mierzony i zobaczymy, ile ma tłuszczu w bicepsie. Dużo. Ostatnio to ta dieta była nie za dobra, szczerze nie, mówiąc. Nie, mi wyszło, że na przykład mam lewą i prawą rękę. A, bo to dokładnie tak mierzę. No, że masz obadane, że masz ile więcej i mniej tłuszczu w prawym i w lewym. Ale to spoko. Bo ja takie maszyny, to w sumie, czyli to działa bardzo podobnie jak te maszyny mniejsze, tańsze, tak? Jakby ta zasada jest podobna, że przepływa impuls. Zasada jest podobna. Się łapie elektrody. Tamta waga raczej by była ze wskazań jako waga łazienkowa. To jest waga kliniczna, która ma pewien standard, tak? Okay, ona czyli się nie rozkłada. Dokładność pomiaru. Tak, trzeba ją tylko w zależności od pory roku skalibrować na ubranie. Czyli tak naprawdę zobaczymy to na podsumowaniu, wszystko na papierze. No teraz podajemy tam dane, zaraz to wszystko uzupełnimy i będziemy mieli pakiet. Na mój chyba najgorszy okres, jeżeli chodzi o rozbieranie się. O sylwetkę i aktywność, a to się nadrobi, wiosna jest, endorfinki tak skoczą, będzie gitara. Co masz w swojej kieszeni? O kurde, bogactwo. Hajs w tubę. I co, bluzę? Czy nie? To też elektroniczna paszka. 73 kg. Już przytyłem kilogram. Mało? Dużo? No, 70 ważyłem jakieś, nie wiem, 3 miesiące temu, 4, bo jeszcze startowałem w zawodach, a teraz to już zapuściłem się. Moja paska jest dobra. No to właśnie teraz ona pokazuje tą platformę. Dobrze, teraz pokazuje, że musisz wziąć rączki. Pod spodem jest taki guziczek, ten guziczek trzeba ścisnąć. To trwa 9 sekund. Ciekawy jestem. Już można się ubrać, zejść. Szczerze mówiąc, powiem wam, że ostatni raz taki test robiłem jakieś może 4-5 lat temu, gdy ważyłem może jeszcze 63 kg, a teraz waży 73, więc jest 10 kg więcej. Zobaczymy, obstawiam około 13% tkanki tłuszczowej, a zobaczymy... 13? No co? Mniej! Ja robiłem 12, 13, tak ja robiłem 10 kg temu. Bo jeżeli to sprawdza dokładnie poszczególne partie, to wiem, że w nogach na pewno będzie sporo tej tkanki tłuszczowej, potem w brzuchu, no i na ławkach oczywiście tej tkanki najmniej. A ja nie chciałabym być twoją dziewczyną, bo po prostu jak zaraz dostanę tej... To co ty poprosił? Dobrze. Mamy tutaj kolorowy wytłuk. I teraz... tutaj wyszła masa ciała, tu jest zapisany twój wzrost, tutaj kod twojej płci. Tutaj mamy suchą masę beztłuszczową, czyli te twoje cudne mięśnie, ścięgna, powięzi. I tego zobacz, jest 85,8 kg. A według tej wagi ty powinieneś, góra ważyć 88, czyli w ogóle jesteś ponad przeciętność. Jeśli chodzi o muskulaturę. Ta waga uznała, że jesteś za gruby. Optymalna masa ciała dla ciebie powinna być 67,4 kg, ale
Za gruby czy za ciężki? Jestem za ciężki, po prostu mam 300 gramów niby za dużo do mojego wzrostu. Zaraz zobaczymy, bo ona mnie dokonuje... Takiego przeciętnego człowieka, nie? Można powiedzieć. Przeciętnego człowieka, tak. I już widać, ta wartość jest niedobra, no bo samej masy beztłuszczowej, czyli mięśni, ścięgien i wszystkich tych elementów, masz 62,2 kg. Czyli na pewno ta waga nie będzie dla ciebie optymalna, bo już widać, że tutaj jest mięśnie, spora po prostu. Ilość mięśni. No tak, tutaj mamy mięśnie szkieletowe i ich jest 57,9. Porównajmy to tutaj, żebyś miał jakby 80. UAJ jest 80. Coś, czego w ogóle nigdy prawdopodobnie nie osiągniesz. Kurczę, no nigdy nie będę taki jak AJ, no. A co tam było? Co? Że 80 kg wagi szkieletowej masz. Tutaj mamy nawodnienie. No i to co żeśmy ustalili. Wczorajszy trening pokazał, że jesteś przewodniony. Znaczy wydruk pokazał, że jesteś przewodniony, bo wczoraj był bardzo ciężki trening. Ilość białek w organizmie, czyli to jest taki parametr jakby wskazujący na to, czy czasem jesteś niedożywiony. I nie jesteś niedożywiony, tak? Bo norma jest 14,4, natomiast ty masz 18,4. Także jak na moje doświadczenie, to jeszcze ze 2 kilo, 3 kilo tych białek powinieneś mieć więcej. Składniki mineralne 4,3, czyli niewiele. No suplementuje więcej. Się, to może dlatego też, nie? Ale właśnie. Znaczy, no nie wiadomo. Ja bym oceniła to, że tych minerałów masz za mało. 5,6, czyli też jest powyżej normy, ale ty jesteś długi, w związku z tym według mojej oceny ta wartość jest za niska. Jest za mało? Ale przecież ponad normę jest, nie? 4,3. Ale to nie szkodzi. 4,8 i 5,6. Jakby nie mamy tu zróżnicowania na mięśnie i na kości, a jakby przy twoim wzroście, trybie życia, ja bym tutaj chciała, żebyś miał grubszą tą kość. Mhm. Bo to jest bezpieczniejsze dla twojego zdrowia i komfortu życia za 100 lat, nie? No i tutaj mamy ilość tkanki tłuszczowej. 9,9 kg. O kurczę, kilograma, czyli... Ale procent jest tutaj, 10,3%. Okay. Przejdźmy sobie do masy stolary, no. Tłuszczu, to jest 10,9 kg, tak? No. Czyli jesteś jakby optymalnie. No a ty? Tylko czy to zobacz, jak ty zbiłeś, AJ, kurde. Czemu ja mam mniej tłuszczu? Jesteś wariatem. Przecież nie mam 9,9 kg? Zobacz, ile to jest procentów. Czyli to jest 14,9, a ty mówiłeś, że 13. 49% tłuszczu tak, mam. Tak, no. Tak, bo tu masz kilogramy, a tu masz. Ale przecież brzuch mu widać, to ma takie kostki duże. Zwykle to jest tak, że jeśli jest jakiś okres roztrenowania, to ten tłuszcz się będzie układał gładko na całym ciele. To ty, a ty mówisz, że będę miał mniej niż 13. No te nasze tak wygląda, no przecież co? A ja mam 15, no już takie obtuszone. No właśnie, to mogą być. Co to jest 33 cm kwadratowe tłuszczu? Nic, a tu jest... 50. 50. To też nic, ale więcej niż u ciebie, a ty jednak jesteś wyższy. Czyli jakby ten procent jest u ciebie mniejszy. Teraz zobaczmy ten odtłuszcz. U niego 1,73-76, u ciebie 1,94. Odtłuścić. No. Ja bym to odjęła z półki. A dołożyłabym tutaj? No, bo to wtedy było fajnie, też takie mam cel, no. A ja akurat chcę przytyć, nie wiem, teraz akurat tutaj to się przyznaję, że ja teraz w sumie ten ostatni okres to trochę chciałem przytyć, bo chcę zbudować trochę masy mięśniowej, no, a żeby to zrobić w miarę w normalnym tempie, no to trzeba nabrać jakby troszeczkę szybciej, no a wtedy wiadomo, że też trzeba się liczyć z tym, że trochę tkanki tłuszczowej najdzie, nie? W Stanach Zjednoczonych byś wszystko kosił. No, to jest ale trzeba by się bo też sama budowa taka... Ale ja nie chcę. Mądra decyzja bardzo. No bo to wyniszczające jest. Jakby mam jeszcze inne jakieś, że tak powiem, plusy swoje, a nie tylko sylwetkę, więc ja jakby no. Przecież to na mięśnie. 21 lat. Nie, teraz to już mam motywację, no bo AJ ma, tak mnie bije na wynikach, że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. A czemu jest 26 lat? Ja mam 26. A, bo ty masz 26, ja mam 21. No to jeszcze mam 5 lat na progres, kurde, dam radę. Kiedy byłem w twoim wieku, to miałem 6,7. Dobra, nie musiałeś tego dodawać. Nie no, ale miałem 15 kilometrów. Jak ja bym miała coś radzić, to ja bym wzięła taką odżywkę sobie, która ma. I jest taka treningowa, czy przetreningowa. Kreatyna, beta-alanina, tauryna, cytrulina. Ty!
U Mateusza są zdecydowanie mniejsze dysproporcje. To po prostu jest wszystko takie symetryczne. A mi się to właśnie zawsze, że mam w miarę te dysproporcje. Bardziej siłowe niż może sylwetkowe, nie? Właśnie. Natomiast tutaj wybitnie jest jakiś problem gdzieś na kręgosłupie, gdzieś z wygięciem. No, ale no jakby przy takim wzroście, no to jakby te gibania są jakby zupełnie inne, nie? To masz inny środek ciężkości, on ma inny środek ciężkości zupełnie. Nawet jeżeli jedna maszyna w jakiś sposób coś się zakrzywia, to o ile zawsze się na niej ważysz, to przynajmniej punkt odniesienia masz ten sam, nie? Wiesz, że jeżeli jest przekowanie, to nas zawsze takie samo, tak? No, przyjmijmy to. Najcięższa akcja to zrobić fotkę do thumbnail'a, to już przychodzi... No pewnie, że żyje! Pobijemy się na miniaturkę? Kto ćwiczył w gabinecie u lekarza? I rękę zdała. Ja też mam robić? No pompeczki z lekarzem własnym, to jest, wiesz... To jest to, nie? Za grubo, nie? Trzy. Ja kozacko. Dobrze. Ale berka! I teraz my? Dobra, starczyło. Już jest pompa. Starczy. Tak cię. Ej, nie mam problemu. Tylko, że mam tylko z ryżem będzie, bo kaszyn. A. Z suróweczką, AJ ma to samo, tylko z ryżem. Ja osobiście ryżu nie lubię, więc wziąłem sobie ziemniaczki. Trzeba podbić jeszcze troszeczkę kilogramów, a potem redukujemy. Będzie jeszcze dobra sylwetka w tym roku. Okolice lata. Wycinamy. Czyli tak, idziemy kontynuować. Na dzisiaj to by było na tyle, badania zrobione. U mnie wychodzi na to, że muszę jeść 6000 kalorii. Muszę zmienić godziny spania, co próbuję zrobić już od długiego czasu, bo wiem, że powinienem iść spać o 10, stawać o 6, taka standardowo. A chodzę spać o 2, wstaję o 10, więc to muszę odwrócić. Więc widziałem, widzimy się niebawem. Tak jest. Widziałeś? Zasubskrybuję. Pozdrawiam. AJ the Polish American. Tak jest. Skończymy. Peace out, brother. Buziaczki. Na razie. Yo.